objętym zakazem wstępu. Tak wygląda puszcza, którą leśnicy chcą naprawić za pomocą harwesterów. Jeżeli tego nie powstrzymamy, to już niedługo wjedzie tutaj ciężki sprzęt i wszystko to, co widać, zostanie zamienione w pustynię. To są świerki, które padły ofiarą kornika drukarza. Jak to w puszczy? Postoją, przewrócą się, zgniją, wyrosną na nich grzyby, a potem wyrosną nowe świerki. Jeżeli pozostawimy to tak jak jest, to puszcza porodzi sobie sama. Jeżeli wpuścimy tutaj harwestery, to nie będzie już puszcza, to będzie las gospodarczy. W miejscu tego, co widzimy teraz, powstanie plantacja. Młode nasadzenia, sztuczne. Nie o to chodzi w puszczy. Dojeżdżam do wsi Czerwonka, za chwilę będę na miejscu. Jestem już na miejscu, jak widać, zjeżdżają samochody z całej Polski. Dzień dobry, Przemek Budzikowski, miło mi panów poznać. Bardzo mi miło, że mogę wziąć udział w tym marszu. Szalenie miło, że przybyliście tak tłumnie tutaj, bo powiem, że nie sztuka jest bronić przyrody przy pięknej pogodzie. Bardzo wam dziękuję. Tak, brawo dla was. Brawo dla was. Cieszę się, że widzę tu ludzi w tak różnym wieku, z tak różnych stron Polski. Cieszę się, że widzę ludzi, którzy tu żyją i mieszkają, bo ta puszcza jest najbardziej wasza. To dla was ona powinna być zachowana. Dziękuję wam, że tu jesteście, bo ja wiem, jakiej odwagi potrzeba, żeby tu teraz z nami być. Bardzo wam dziękuję. Że nasi przeciwnicy albo ludzie, którzy chcą tą puszczę zniszczyć, którzy chcą ją zamienić w zwykły las, bo to nie kornik jest zagrożeniem, to nie kornik wywozi stąd wielkie kłody do tartaku albo nie wrzuca ich do węglowych pieców. Ci ludzie mówią często, czyńmy sobie ziemię poddaną. Ja myślę, że to zdanie doprowadziło już naszą planetę do wielu katastrof. Ale myślę, że teraz, kiedy je odkurzyli je także po to, żeby nie niszczyć tylko i wyłącznie przyrodę, bo przyroda, mam nadzieję, sobie poradzi sobie z nim. W tym jest też inny sens. Oni chcą uczynić sobie społeczeństwo poddane. Chcą zamienić wolnych obywateli w poddanych. Dlatego na tym spacerze nie tylko zobaczymy, jak bardzo zniszczona jest Puszcza Białowieska przez gospodarkę leśną, będziecie mogli sobie się naocznie przekonać, co robi kornik, a co robią spalinowe piły i jaka jest olbrzymia różnica, ale też chcemy robić wszystko, żeby złamać zakazy wstępu do puszczy. Robimy to dlatego, że coraz więcej naszych miejscowych przyjaciół żyje tu z turystyki, żyje z tego, że ta puszcza nie jest cięta. I ten zakaz uderza w nich najbardziej. Tego nie chcemy, ale sami przekonacie się, że ten zakaz to jest objaw urzędniczej arogancji. Zobaczycie na tych tabliczkach, że jest to zakaz ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Trudno mówić przy takiej pogodzie, żeby cokolwiek się zapaliło. Zresztą puszcza jest naprawdę bardzo, bardzo niepalna. I że jest to zakaz ze względu na jakieś niebezpieczeństwo związane z upadającymi drzewami. Ten fragment puszczy, po którym przejdziemy, nie różni się niczym od niezamkniętych fragmentów puszczy.
jest tylko jedna drobna różnica. Olbrzymi, paskudny wyrąb, który tym zakazem Lasy Państwowe i minister Szyszko chcą ukryć. Chcę, żebyście to zobaczyli, chcę, żebyście mówili o tym w swoich społecznościach, chcę, żebyście mówili o tym w szkołach, w miejscach pracy. I tak w ten sposób za 2 lata wygramy puszczę. Wygramy puszczę dla lokalnej społeczności, dla Polski, dla Europy, dla świata. Będziemy mogli się cieszyć dziką, niezniszczoną, zapuszczającą się puszczą. Ja w to głęboko wierzę. Za chwilę ruszamy. Dziękuję. Decyzję Komisji Europejskiej czy Trybunału Sprawiedliwości. Nie może być na to zgody. Musimy wszyscy głośno mówić o tym, co się tutaj dzieje. Przekazujcie Państwo to, co tutaj zobaczyliście, co usłyszeliście swoim sąsiadom, swoim dzieciom, swoim przyjaciołom w Polsce, za granicy, bo ochrona puszczy jest ważna i to, co jest najważniejsze, to, co zabezpieczy te puszcze przed eksploatacją, przed kolejnymi zmianami koniunktury politycznej, to jest ochrona całej puszczy, a więc cała puszcza Parkiem Narodowym. Słuchajcie, chcę powiedzieć, że tam ludzie, ten daleko, jeszcze dochodzą. Chcę powiedzieć, że mnie zatkało, bo nie spodziewaliśmy się tutaj, że przyjedzie was aż tak wielu, że aż tak wielu miejscowych ludzi tu przyjdzie. Tego się po prostu nie spodziewaliśmy i bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Ja będę mówił bardzo krótko, to znaczy... Bardzo wam za to dziękuję. Jesteście takimi naprawdę najdzielniejszymi z dzielnych, bo za mną stoi moja gazeta, za Greenpeace'em Greenpeace, a ci tutaj miejscowi ludzie, którzy bronią puszczy, to jest naprawdę, uwierzcie mi, coś. Także musimy być z nimi nie tylko dzisiaj, ale również przyjeżdżając tutaj. Przyjeżdżajcie do puszczy cały rok. To, co widzicie tutaj, te ścięte drzewa, które mogły służyć przyrodzie, to jest jak łupanie rafy koralowej młotem pneumatycznym. Do niczego innego nie mogę to porównać. To jest barbarzyństwo i to jest hańba. I ta hańba musi się skończyć. Wiem, że są z nami różni politycy różnych opcji i wy musicie to skończyć. Jeżeli wy tego nie zrobicie, to my to zrobimy. To zrobi to powszechny ruch obywatelski. Nie korni, nie owady, nie jelenie nie zagrażają lasom. Lasom może zagrażać gospodarka leśna. Dlatego myślę sobie, że puszcza to jest dopiero początek, że dzięki puszczy odzyskamy lasy, które podobno należą do obywateli, odzyskamy je tak naprawdę dla ludzi w Polsce. Żeby więcej lasów mogło być chronionych i żeby Polacy mieli prawo do prawdziwego lasu. Do takiego lasu, który rośnie sam, umiera sam i znowu sam odrasta, bo taki las naprawdę jest najciekawszy, nie jest plantacją drzew. Ja chcę, żebyście mieli takie lasy też koło waszych miast, koło waszych miejscowości i nas na to stać. Nie musimy wycinać wszystkiego, nie muszą się dziać takie rzeczy, jak się dzieją.
Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Rozejrzyjcie się dobrze. Jedyną mam prośbę taką, patrzcie pod nogi, bo tutaj ta puszcza próbuje sobie wyrosnąć. Ja tu zauważyłem trochę małych świerków, trochę małych dębów. Ona naprawdę, kiedy pożegna się z ministrem Szyszką i gospodarką leśną, bardzo szybko zabliźni swoje rany. I bardzo szybko się zapuści. To się stanie dzięki wam. Ta puszcza jest cięta, jeśli chodzi o historię lasów, bardzo krótko, bo tylko 100 lat. Ale to haniebne 100 lat właśnie dobiega końca. I przeżyjmy te ostatnie 3 lata, zepnijmy się, wywalczmy to, czego nie mógł zrobić profesor Karpiński, profesor Paczowski, profesor Szafer, profesor Paliński, profesor Pucek, profesor Simona Kossak. My teraz możemy to załatwić i po prostu to zrobimy. Oni tam na nas patrzą. Janusz Korbel też. Więc załatwmy to też dla nich. Dziękuję wam bardzo. Po prostu idźcie, ruszajcie w Polskę i mówcie o puszczy. Będzie dobrze.